Cześć, dzisiaj jeszcze ambitniejsze danie, jakie ziemniaki zapiekane, czy ziemniaki nadziewane. O. Kupiłem 5 dużych ziemniaków, jak zwykle 5, nie wiem po co, i muszę je ugotować. Wezmę 3, bo jestem sam. O, raz, dwa i 3. Tylko, że je umyję najpierw. Taki jeden. Dobra. Czyli tu 3 ziemniaki, kupiłem 5. 2 odrzucam. O, tego to już nie wiem jak wybierałem. Chyba ślepy byłem. Ja je umyję, ale nie lubię wyłączać kamery, bo mi to zajmuje dużo czasu. Wyjmowanie kamery. Nie wiem tylko czy je wydrylować. One są czyste niby. Można je zapiec, ale ja je ugotuję. Może będzie szybciej. I to jest najdłuższa czynność. Zobaczcie. Raz, dwa, 3. Możecie ugotować 5, jak będzie większa rodzina. Zalewamy według teorii zimną wodą, czy nie? Ja bym tam gorąco zalał, by się szybciej ugotowały. I wstawiam na gaz. O, wypadek przy pracy, proszę Państwa. I włączam i gotuję. I gotuję. No i teraz nie będę Was zabawiał, bo bym musiał tutaj robić przedstawienie jakieś. Gotujemy ziemniaczki. Wytrę tylko. No to tak nieładnie wygląda. No to czekamy na te ziemniaki. No dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Co zapomniałem posolić? O, tu mam sól. Już nie widzicie, takie małe łyżeczki. To ja dam 2 łyżeczki soli, bez soli. Nie ma roli. No i tyle. Dobra, boczek. Trzeba 20 deko boczku. Ile tutaj jest? 355, cholera. No trochę za dużo. Kroimy w kostkę i potrzebna nam jest jeszcze cebula. Jak wiecie, kupiłem 5 cebul. O 4 za duże. No to kto śledził wczorajsze moje wyczyny, no to tego to wie. Odkroimy skórę. Grubo, to już będzie 300. Ja się nie będę patyczkował. 20 deko boczku. Dodam ile chcę. 20 deko, czyli tu jest 300. Tam od, ile było? 355. 50 odeszło. Czy jest 300, czyli to będzie zbędne. 20 deko boczku. Nie martwcie się, dacie więcej, będzie dobrze. Kroimy drobną kostkę. Kostka to kostka. No, mi to trochę wyszła gruba. Co? Panie, nie śmiejcie się, buby sobie nie zrobię. Gdybyście sobie kroiły tak jak niektóre kobiety, to byście sobie zrobiły. Mężczyzna się żadnej pracy nie boi. Także kostka, ale pachnie. To jest wędzony. Zapomniałem się przywitać. Dzień dobry. Tu się kłaniają kuchenne wyczyny Leszka. Coś ta drobnica to mi nie wychodzi. Ale zrobię makaron, to Wam pokażę, jaka drobnica wychodzi z makaronu. Swojskiego. Teraz wszyscy makaron to kupują. Aha, w międzyczasie olej kujawski, kurczę, który tylko dysponuje dużą flachą. Podgrzeję go. Tu patelni nie widzicie, bo widzicie jak kroję. Kamera odjechała. No to widzicie tylko bodajże jak kroję. Czyli kroimy, wyłączamy wizję, jak nie chcecie, żeby widać było jak kroję. To krojenie to jest długie, ale im dłużej będę kroił, dłużej będziecie oglądali, a ja będę... Patrzcie się, teraz kroję, o, tak jak trzeba, co nie? Tamten był troszkę, ale zesmaży się panowie i panie, nic się nie będzie działo. No. Dziękuję za komentarze, tam do chleba smażonego, że się chleba czerstwego nie smaży. No ja wiem, że się nie smaży, a jak miałem czerstwy, to zastosowałem czerstwy i było git.
Wszystko się, kurczę, wykorzysta w domu. Tak, nie marudźmy, nie marudźmy, szanujmy się. No. A ponadto jedna pani napisała, że trzeba używać blenderów, to jej od razu odpowiada. Oczywiście, ale jak nie mamy blendera, a jesteśmy, kurczę, dajmy na to na czasach i przyszła nam fantazja coś ugotować. O i telefon, no i co powiecie? Muszę przerwać. Córka dzwoniła, że się idzie zaszczepić, bo to jest film w czasie COVID-u, straszne to jest wszystko, co się dzieje, ale mają tam jakieś szczepionki i musi podjechać, bo ktoś zrezygnował, nie wiem dlaczego zrezygnował. Dawniej cholerę chyba łajnym, krowim czy coś, szpilkami tam nakuwali, nie wiem, dowiedzcie się tego i później pomyślcie i się zaszczepcie, o, to wam tylko powiem, zaszczepcie się i tyle, bo ja się zaszczepiłem, trudno, jak ktoś się nie chce szczepić, niech się nie szczepi, ale później będzie żałował, bo ja nie wiem, o co tu się rozchodzi z tymi antyszczepionkami, ja nie jestem lekarzem, dobra, skończmy temat. Bo ktoś mi powie, o ho, 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 ja się nie będę szczepił i tak dalej. Przystępujemy dalej do akcji, to się podsmaża. Muszę wyciągnąć cebulę. Zaraz przyjdzie mi tutaj i będzie dzwoniła. Zaczekajcie, zrobię cięcie, bo muszę przyjąć wnuczka, a ponadto wezmę sobie rękawiczki do cebuli. Tamto się smaży, widzicie. Wziąłem rękawiczki, wszystko idzie na żywotca. Nie ma ukrywanki, co wyjdzie, to wyjdzie, co spartolimy, to spartolimy, to i tak przedstawimy. Nie tak jak inni, którzy robią to cięciami, innymi rzeczami. Tu jest normalnie zwykła kuchnia, prosta, polska, jak to się mówi. Tak jak jest w domu, tak jest i na kamerze, a nie jakieś tam dyrdy mały. Dobra, obieram tą cebulę. Nie widać tego, a dobra, pokażę. No normalnie wziąłem nóż ten sam, ktoś będzie zniesmaczony i co, krążek jest ten sam, już nie cudujcie, że zmieniacie krążki co chwilę, znaczy się deski, krążek to było taka, jak to się mówiło dawniej, dechówka, wiecie kto, co to jest dechówka? Dachówka, czy dechówka, dechówka. Dechówka to jest w starych tych domach były te, nie było, tylko były takie piekarniki przy piecach, o coś tutaj tego nieładnie, nie. Przy piecach były piekarniki takie, to są tak zwane dechówki czy dachówki, już dechówki, bo babcia, znaczy mama mówiła, babcia mówiła, no, czyli stare piece, coś jeszcze trzeba po tego, to, o, tak, 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 tak. My do gwiazdki Michelin nie aprobujemy, a w ogóle to gwiazdki to ładnie wyglądają na talerzu, to wszystko pięknie wygląda, a smaku się zachwycają, no nie wiem jak mnie zaproszą, to ja się zmiszeluję. Ała, ale mi prysnęło, kurza twarz, dobra, starczy tej cebuli. Bo mi cios ten się podgrzewa. Zaraz będzie słychać dzwonek, nie przestraszcie się. Nie wiem, czy pukanie, czy dzwonek, czy inna tam opcja. W każdym razie, zobaczcie. Po co ja się miałem martwić, że tego, troszkę jeszcze przeszkliwie. Ziemniaki się gotują tam, o. Widać się? Tam jest, garnek. Dobrze, nie będziemy tego za dużo. Jeszcze pokroimy, ktoś zaraz zacznie mi mówić. Ja to po prostu robię jak robię i tyle, i ma być git. Ma być smaczne, o to się rozchodzi. Ma być smaczno, syto i chłop ma powiedzieć, najadłem się. A nie, kurczę, kiedyś taki catering jakiś przyszedł, jakieś kurcze muszelki, nie muszelki. Wyszło coś z tego, nie wiem co, nic się nie najawne i takie rzeczy wyszły, wymysły nowomodne, niech robią kurde naszą kuchnię i tyle, a nie tam jakieś takie te
marmolity bose. Można to jeść. Gdzie jest, kurczę, ten? Aha, nauczyłem się. Widzicie? Dobra, zmniejszy gaz. Bo tutaj dodam cebulkę do zeszklenia. A w ogóle to zapomniałem w ostatnim odcinku powiedzieć, że ta cebula w ogóle to ona nic nie pali w oczy. Normalnie, o, mówię normalnie. Nie wiem, co dodają do tej cebuli, ale po prostu cebula to już nie jest ta cebula taka fest. Chyba trzeba z działki jakąś cebulę zrobić. Wziąć. W każdym razie przysmażamy to i tyle. Ten mi już nie będzie potrzebny. Wyrzucam. To dla piesków, kotków, ptaszków i innych pokroję. Przyszła wnuczka. Cicho. Ma być. Ała. Te się gotują, ziemniaki. Zobaczcie, twarde jak ród, bo badałem. I teraz to się zeszkliło. Wyłączam, bo później będzie jeszcze potrzebne. Czyli wszystko jest na dobrej drodze. I czekamy na te ziemniaki. Cebulę zeszkliwioną mamy już. No to wrzucimy ją do naczynia. Widzicie naczynie? Nie. Nie będę przecież jeździł z tą kamerą. Nie ma kto pomóc. Tak to jest. No, kobietki, byście pomogły. Jakie? Nie wiem. Dobra, patrzymy na ziemniaki. Zaraz, możemy... Tak? To się sparzymy. Mokrą ścierką też się sparzymy. To mamy szmatkę. Mam takiego kija. No, dobre. Wchodzi głęboko, to są dobre. Ok, ziemniaki są. Odcedzę wodę. Trudno. A, w mundurkach je po prostu ugotowałem. Co ja będę, kurczę, tego. Co ja będę się bawił. No i co? Mam tą deskę, kamera odjeżdża. Wyciągnę ziemniaki i przekroję na pół i poczekam, aż wystygną, bo inaczej to ja się tutaj po prostu poparzę. Dobra, jedną rękawiczkę mam. Oczywiście drugiej nie mam, bo gdzieś znikła, a gdzieś tu leżała. Dobra, trudno. Radzimy sobie jak radzimy, czyli ziemniaki damy tutaj. O, wnuczko, ciszej bądź. Albo tu powiedz dzień dobry. O kurczę. Stoimy ziemniaki. Pokaż tylko łapkę, że jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie. No i przyszła, powiedziała dzień dobry. O, wybaczcie, już mi cały ten tego. Teraz poprzekraiwam na pół. Dzień dobry, dzień dobry. Ona ogląda bajeczkę. Dobre są. O. Tutaj można wyciąć, bo jak to będzie jej człowiek jadł, co nie? Czekajcie chwilę, bo ona mnie ona mnie musztruje, co nie? W każdym razie te takie stare ziemniaki to czym by to wyciąć? Panowie, do dzieła, kurczę. Czyli czym? Biorę małego nożyka. U nas w tym w pewnej kuchni to w ogóle to dawali tak i się nie partolili, powiem wam szczerze. Nie wiecie i nie chcecie wiedzieć gdzie. Ja wam nie powiem gdzie. Także to są tak zwane przysmaki. O, przysmaki, tak, przysmaki. W każdym razie niech stygną. Dobra, ja jeszcze je tu obkroję, a wy się na to nie patrzcie. Co powiesz? Świetnie. Idzie dziadkowi dobrze? Tak, świetnie, szczęście. A będziesz jadła? Jak zrobię? A w ogóle co to jest? Ziemniaki zapiekane takie będą. O, proszę bardzo. Kocham ziemniaczki. Tak, bo to są po prostu ziemniaki przyszły z Niemiec do nas. Tak? Nie. No z Niemiec. Wcześniej żeśmy jedli tylko kurczę tą, jak ona się tam nazywa? Pietruszkę. Gdzie pietruszkę? Tą. Kasza. Kipi kasza, kipi grosz. Dobra. To niech stygnie, zaraz przystąpię. Dziadek. Dobra, cześć. A dlaczego tak? No i mamy te ziemniaki ostygnięte. Drążymy je. Drążymy je. Drążymy. Drążąc, drążymy.
tak pół centymetra zostawiamy. Wezmę miskę. Widzicie miskę? Bok miski. Dobra. Tak dam. One będą takie, są półtwarde, co nie? Pół centymetra zostawiamy, bo one jeszcze będą zapiekane. Kurczę, pół centymetra, łatwo powiedzieć. Pół centymetra. Pół centymetra, tak. Pół centymetra to łatwo powiedzieć. Powiedzcie mi. Łyżeczką się. No, dzień dobry, tak to ja, Helenka. Jak zwykle nasza artystka ze Spalonego Teatru, jak to się mówi. Pół centymetra. No i znowu ja. No i tak nie wolno, Helenka, ja tutaj. Jestem gadła straszna. Ja wiem, no macie wnuczki, to wiecie co to jest. Pół centymetra jest? Jest, no dobra. No i drążymy je wszystkie, tylko zaraz tego udowa przyjdzie. Cicho. Ale się opanujcie. Ludzie. Bo to przedszkole teraz w epidemii działa. Maseczki wszystkie mamy. My mamy takie przedszkole, że to normalnie jest... Kurczę, rozwala mi się to wszystko. Niby zagotowałem, ale dobra. Nie martwmy się teraz na zapas. Co nie? Może są ziemniaki zagotowane. Tam na filmach innych to będą wow, 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 wszystko git. Bajkę ogląda tam jakąś, dałem jej i tutaj przychodzi. No ja te drążę jeszcze te ziemniaki. No i co tam było w przedszkolu, Helenko? Świetnie. I co żeście robili? Pogadamy z Helenką. No ja drążę. A zjadłaś wszystko? Jak zwykle, dziadka pytania. To znaczy się co? Buraczki i jeszcze kotlecika. O, słyszycie, buraczki i kotlecika. A jak jest w przedszkolu? Super? Super, gaśnie, gaśnie. No i widzicie, taka ma być odpowiedź. A jak pani przychodzi, to ty lubisz panie? Tak. Mieszkanie się rozwala. No i teraz trzeba to wszystko przydusić. Pokażę wam pierwszy sposób duszenia. Pierwszy sposób duszenia to jest, jak nie mamy praski widelcem, ziemniaki są pół troszkę jeszcze może, ale one będą jeszcze pieczone. No dobra, coś słabo idzie, trzeba wziąć widelec. Tam słabo idzie. Więcej nie dogotowałem. Wkładamy w praskę. To jest wszystko, proszę państwa, na widoku. Tutaj nie ma oszukaństwa. Jak ktoś chce oszukiwać, to się zaraz skrupi. Po prostu biorę tą prasę. O Boże! Ta praska to jest praska, ale ziemniak to jest ziemniak! Z polskiej ziemi. Nie mogę go tak łatwo przetrzeć, powiem szczerze. Trzeba było dogotować, ale widzieliście jak to się drąży. Tak, ładnie, pięknie wszystko się drąży, ale w telewizji. Dobra. Panowie, nie będę się certolił. Zrobię to po męsku. A po męsku to znaczy się jak? Tak. Weźmiemy jeszcze widelec. Widelec. I troszkę sobie pomogę. O, zaraz będzie oni, tego. Spokojnie będą jedli młodzi, to się będą zachwycali, to jest normalnie. Super. Jakbym je znowu dogotował za bardzo, no to co się będzie działo? No to się by tego. No ale twarde są, cholery jedne. Dobra, do praski je. No i co? Macie sposób, panie? Dobra, w komentarzach wysłuchamy. Słuchajcie komentarzy. A ja już normalnie tutaj drżę. Helenka poszła, to się nie będzie śmiała. Dobra, tam się będę certolił. W każdym razie trzeba je zmiękczyć. Ja tam pokroję. Nabrudziłem tutaj, że głowa boli. No, co? Dobra. Jakoś się tam skroiłem. Nabrudziłem.
i farszuruję te ziemniaki. Może mi ktoś powie jak. Ja je tego obtegowałem. Nie będę się certolił. Później tak się mają zapiec. I co? Nafaszeruję je. Dobra. Raz. Tutaj je kładę. Dwa. Ziemniaki w mundurkach nigdy ich nie jadłem. Zjadłem pierwszy raz gdzieś tam. O, to się wszystko rozwala. Panowie i panie. Nie, to tak nie może być. Idę po naczynie żaroodporne. A, muszę to wyłączyć. Dobrze, wziąłem margarynę, ale wywaliłem tą pokrywkę. Słyszycie, jak tam skrzypi? Wysmaruję naczynie żaroodporne. No dobra, jest wysmarowane. Zaczynam układać te ziemniaki. Tam się będę bawił. Mają stać i tyle tam. Dwa. Trzy. Dam młodym to. Oni wszystko łykają. Jak pelikany. Jak długo jeszcze? No słyszycie? Już chwileczkę. Tylko nafeszeruję ziemniaczki. Państwo tutaj oglądają z całej Polski, a ty mi takie rzeczy gadasz. Widzisz? Co to jest? Ziemniaki faszerowane. Ale to o w środku. To boczuś. A, to ja kocham boczka. No. Proszę państwa, tak będzie cały czas na niektórych filmach. Więc chyba zjem wszystkie. Dobrze, dobrze. Rozgarniam to wszystko i umyję ręce. Umyję ręce na wizji, cicho Helenko, bo wszyscy oglądają. Aha! Otwieram lodówkę i posypię mozzarellą. Helenka, nie rób tu reklamy. Mozzarella, proszę bardzo. A widzicie to, co ja zrobiłem? Czyli jakimś serem startym do pizzy była to i to. A może też troszkę? Czego? No, mozzarelli. No możesz. A co chcesz jeść? Co? Po prostu kocham mozzarellę. No słyszycie, Włoszku. No we Włoszech jest tak fajnie, ale kochajmy nasze przyprawy. Nie przyprawy, tylko te dania, bo po prostu nasze dania. No masz tę mozzarellę. Widzicie mozzarellę? No włóż tą łapkę. Zaczekaj, ja też spróbuję. Dziadek też spróbuje. Cicho. No dobra. Nie będę jej żałować. Przypiecze się, to się przypiecie. No i proszę państwa, zakładamy, że jest 190 stopni Kelwina. Wcale nie, bo zapomniałem go włączyć. Nie wiem, czy blacha górna, dolna, czy 180 stopni. Mozzarella była 150 gram z Biedronki. Kto nie lubi Biedronki, idzie do Lidla. Kto nie lubi Lidla, idzie do Aldika. Kto nie lubi Aldika, idzie do Społem. Byleby była produkt polski. Nagrzewam piekarnik. Teraz nie mogę. Słyszeliście odpowiedź, chyba się nakręciła, teraz nie mogę. To jak zwykle babcie dzwonią. Mamy, które mają 80 kilka lat, a jak ukręcę, nie wyłączałem tego, bo co tam. W każdym razie posoliłem, trzeba to wcześniej zrobić, tą masę posolić i tego. I co tutaj mamy? Rozmaryn. O, zobaczcie. Piszę rozmaryn. Rozmaryn. Teraz nie mogę, bo kręcę dla was. Rozmaryn dla żołądeczka, będą lepsze. Coś. Panowie, ja to wszystko robię na oko, a co? A później będę na końcu, jak zrobię 300 filmów, to będę tak robił, że będziecie chcieli, żebym robił te tak jak na początku. O, proszę bardzo, opruszone. Nakrywamy pokrywką. A teraz wam pokażę te... O, zobaczcie.
Może mi jakaś pani przyśle tutaj, co tutaj się dzieje. Tutaj zgasło. No, jest 18:37. Tu zgasło, to znaczy się... Tu zgasło. To znaczy się, że jest git, ale nie wiem, o co tu się rozchodzi. Dam grzałka górna, dolna. Tylko na tym się znam. I włożę do piekarnika. Ła, ale gorąco. To jest na statywie trzymam, dlatego musicie mi wybaczyć. Zapiekę 25 minut. Ale daleko poleciało. No i teraz będę piekł to. Zapachy wspaniałe. W nutce włączam film, a wy czekajcie. Po 20... odsunąłem tą kamerę. 5 minutach. Patrzcie, jak ja przystąpiłem do pracy. Wysunę te troszkę, ale pięknie wyglądają, powiem wam szczerze. Sprawdzę te ziemniaki. Ła! Widzicie je? Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, sprawdzę ziemniaczki. Wchodzą elegancko, czyli już jest. No, panie i panowie. Gotowiec. Wyłączę to. Zero. O, dałem 250. Ja tym kuchenkom nie wierzę, bo się zgasło. Niech ostygną. Wiecie, że ja nie wierzę. Postawiłem to na korkowy taki. Pokazuję i objaśniam. O, z korka. Kuchenkę zamknę. Nie wierzę po prostu. Czemu nie wierzę? Już sam zapomniałem, czemu nie wierzę. Piekarnikom. A dlaczego? Bo to są części takie... 250 stopni jest wysoka temperatura, ja wam powiem. To nie jest tak prosto utrzymać tego. Wezmę najmniejszego. Już moje dzieci były. Wiecie, że jestem niecierpliwy. I lubię jeść szybko. Kto ma ten dmuch, ten ma dmuch. Ze środka na razie wyjadam. Powiem szczerze, a mogę coś powiedzieć? Bosko. A jak bym powiedział, ktoś w telewizji. O! A teraz spróbuję tego ziemniaka na wizji, no a jak? Bo tak się podaje, co nie? O, proszę. Podmucham. Może za szybko, co? No ale jestem niecierpliwy, no. Co mam tu zrobić? Cicho, próbuję. Pyła! Powiem wam szczerze, trochę za mało soli, jak zwykle, ale polecam ten farsz z ziemniaczkami, nie umywa się do niczego i te zioła, i ten serek, sera mogłem całość wykorzystać, powiem wam szczerze, tam troszeczkę zostało na dnie. Powiem szczerze, możecie się oblizywać. Kolacja jest zapewniona. A kto ogląda moje kotlety, zjadłem obydwa. Później trzeba było szukać tabletek od wątroby. A tam zjem tak. No i dobrze. Ziemniaki trochę mogłem dłużej podgotować, bo się tak nie zapiekły, czyli do miękkości, ale tu doję. Trzeba jeszcze tutaj wsypać w oczysiu i powiem szczerze, że nie na jaki bardziej duże, ale by się nie faszerowały dobrze. Także nie wierzcie niektórym. Zobaczcie skórka. No i zobaczcie mój talerz. Chyba słyszeliście, jak skrobię.
Idę zanieść młodym. Zbliżenie. A wy zróbcie te ziemniaczki. Pycha. Do następnego odcinka. Cześć, bye.